Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Master of Orion 2. Hej, jestem Julius Vandalf i jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku udało nam się pobić ludzi w wielkiej wojnie kosmicznej. Ludziom zostało tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, no 8,5 układu słonecznego. Dobra, 9,5 układu słonecznego, ale prawda jest taka, że to jest wbrew pozorom mało. Dlaczego? No dlatego, że ludzie jeszcze mieli tutaj zajętą całą tą część znanego wszechświata, znanej galaktyki. A my... właśnie w tym momencie... będziemy się przygotowywać powoli do wojny. Nie to chciałem, chciałem Flitz. Dziękuję. Nasza największa flota. Scrap. Zgodnie z tego, co wiem, produkuje teraz nam tak, dreadnoughty. Cały czas produkujesz dreadnoughty. A, jeszcze refituje drewno, dreadnoughty. Dobrze. Dobrze, będziemy mieli bardzo ładną tutaj flotkę. Tutaj tak samo, prawda? Będziesz nam refitować, upgrade'ować. No, to już refituje. Dobrze, dobrze. To poprosimy jeszcze dreadnought. Raz, dwa, trzy. Dobrze pamiętam? Tak jest. No to... sia. Combat in Salar. Na razie nie. Sprawdźmy, co ma ten wróg nasz. Jakie okręty. Bo jego flota na razie... jest przeciążona, znaczy nie ma floty. Dobrze, Fighter Garrison, Grand Battery, Star Fortress. Dobrze, no to... to co, kupujemy te... Grand Batteries, następna tura. Tak jest. Co które będą nam się tutaj produkowały? Jednostki... znaczy te... może nie jednostki, tylko budynki obronne. I ja nie chcę atakować moich planet. Trzeba wybudować koniecznie, żeby móc stąd odlecieć w przyszłości. Okej, Cymeria. Death Star. Tak się zastanawiam, czy by nie popawić się w jakąś alternatywę dla naszych okrętów.
na przykład nie zbudować jakiegoś bombera? Ale coś takiego by musiało mieć naprawdę. Hard shields, nullifier. Transporters. Jest. Tutaj i teraz załadujmy jakieś fajne bombki. Bomby, jak zauważyliście, nie można modyfikować, nawet tych najprostszych. Bomby to jedyne uzbrojenie nie naszych okrętów, jakie nie podlega modyfikacjom. Weźmy sobie bombę antybaterii. Sześć. O! Takie coś. Enterprise. Proszę bardzo. Albo nie. Damy to. Tak mieliśmy wcześniej Red Vantora i to się będzie nazywało BX-100. Buduj. BX-100 za 9 tur. Proszę uprzejmie. Ojej. Star Fortress lepiej wybuduj sobie najpierw, panie, bo się nam przyda. Ile dawała Star Fortress? Plus 3. No i plus 6 na ten. Dobra. Plus 12, dobrze. Deep Core Mine, Flux Shield,
Automated Factories oczywiście. To jest fajne, Artificial Planet. Pozwala budować kolonie z asteroid albo z gazowych gigantów, których normalnie nie możemy skolonizować. I to jest wtedy zwykła taka terrańska. I nie jestem pewien, chyba z asteroid powstaje średnia, a z no gazowych gigantów powstaje duża, czy tam ogromna. Powiem wam szczerze, że nie pamiętam tego już, tej nomenklatury całej. Dobrze, Pleasure Dome, Sol Enrichment, Weather Controller, Astro University, Armor Barracks, Artemis System Net. To się bardzo przydaje, tak, to będzie dobre, no bo... Fireship. Bo to będą miny. Artemis System Net to są miny, które pozwalają na... szybkie... transportery na szybkie to są miny, które pozwalają na zniszczenie przeciwników, którzy wlatują do naszego systemu. Dobra, Combat in Sisla. No dobra, jeden Titan. Myślę, że jestem gotowy na tą wojnę. Dobra. W ogóle sprawdźmy, co oni mają maksymalnie. O kurwa, oni już mają dystraptory, tak? Dobra. Ale szybko idzie, jak widać. On też ma dystraptory? Tak, cholera. I to pewnie jeszcze... Na szczęście nie ma autokanon. Nie będę na niego wypuszczał myśliwców. No właśnie. Musicie po prostu... Pójdzie mi szybciej zbombardowanie tej planety niż... czekanie, aż łaskawie się myśliwce tam pojawią. No i zmienia faktu, że lotniskowce też nie są złym, nie są, są alternatywą na bombowce. Po prostu bombowce będą szybsze. Inwazja. Dobra. Tak, myślę, że tak. Dobrze. Zbud-
zbudujmy... Ten Stalt ma... Tak, ma jeden... Dobra, jedną planetkę, to sobie poradzimy z nim spokojnie. Dobra, zniszczymy najpierw bazę. Mamy tyle statków, że jedną turę praktycznie załatwimy mu taką obronę. I to jest dobre, bo to mi się podoba, bo... Dzięki temu... nie ponosimy strat w głupiej walce z taką stacją bojową. Wyślemy tutaj bombowce, żeby dokończyły sprawę. Oho, kolega ma te tarcze miał. Ale tylko te najbardziej podstawowe. Konwerter. Dobra. Dobra, cały system SLA mamy podbity. Trzeba zniszczyć mu flotę obowiązkowo. Sla Prime. Dobrze. Robotic Factory, robot.
O kurde! No to będziemy mieli przestranę teraz. Musimy jak najszybciej zniszczyć mu Gwiazdę Śmierci. A Atlantyda niech zajmie się produkcją szpiegów. To jest... Tu. Spaj. W ogóle jak nasz ten... No dobra, zobaczymy jak sobie poradzą nasi chłopcy tutaj z tym czymś. Gwiazdą Śmierci. Dobrze. Ładnie mają ten, ładnie mają pieprznięcie. Nie ukrywam, że bardzo to mi się podoba. Yeah! Nowa Gwiazda Śmierci została zniszczona. No, to już nie będzie tak prosto. Okej, zaatakujmy ich rydwanami Thora. Znaczy, Boże, Bakesami. Okej. Ładne jest praktycznie na wykończeniu. Yes! Wiem, że lecą na mnie myśliwcy. O, proszę. Okej. A jeszcze nie mamy zasięgu dobrego. Ale jak podlecimy tutaj jeszcze parę pól, to zobaczycie, jaki mają przypał transportery. Tak swoją drogą, można ich używać również do transportu piechoty podczas
abordażu, ale one przydadzą się również do innych celów, na przykład takiego. Boom. Boom. Są pytania? Okej, mi się wydaje, że trochę trzeba będzie pomóc tutaj. Dobra. Trzeba będzie zainwestować lepsze bomby po prostu. Coś tak czuję. Trzeba będzie lepsze bomby wynaleźć. Dobra. Stealth Prime. Invite. Żadnych strat. Oni też mają, przypominam, plazmowy karabin i adamantytowy pancerz. No to... O! Star Fortress tutaj tylko jest i baza rakietowa. Z planetarnego systemu obronny raczej nie robi wrażenia, ale trzeba mu zniszczyć tą flotę. Czekaj. Ja tu chyba mam jednego lotniskowca. A nawet dwa. Drugi polecisz tutaj. Trochę tak nielogiczne z mojego... To co robię trochę nielogiczne jest, ale... Kurde... Dobra. Trzeba się przede wszystkim skupić na tym, co jest... Co nie ma tego cholernego clocking device. Bo ten shit dodaje tylko mu...
dodatkowego kopa. No! Dobra, może się skupić całkowicie na niszczeniu tutaj tej gwiezdnej fortecy. Zdjąłem mu tarczę z tej fortecy. Może się teraz uda w tej turze ją zniszczyć i parę okrętów jeszcze mu rozwalić, bo to by się przydało. To by było dobre. Aha, tu lecą, dobra, moje myśliwce. Wykończcie mi to, dziękuję. Dobra. Ten już uniweszkodliwiony jest. Ten też. To chociaż gówinko da się rozwalić, co? Nie, oczywiście, że nie, bo po co? Może jak uda mi się Achillesa ten system celowania Achilles, może uda mi się zdobyć, to będzie wtedy... lepiej strzelali. Zwłaszcza, że... A pokaż mi się, przyjacielu. Battle Pods? Nie, no masz Battle Scanner. Dobra, czyli system Achillesa trzeba ci zainstalować, czyli znaczy trzeba będzie wynaleźć, czyli taki wynalazek, który polepsza jeszcze bardziej celność naszych statków, dzięki czemu lepiej strzelają. Dobra. Inwazja. No. Raz, nie Marin Baras, jeszcze nie Marin Baras. Mogę to zacząć od tego. Base, standardowo oczywiście budowanie teraz naszych systemów obronnych, co by wróg
nam tego łatwo nie odebrał. Tak, tak, dobrze. Zandon. Zmeria. Missile, ground batteries, fighter garrison. Konwerter Star Fortress. No dobra, miejmy nadzieję, że to będzie tyle, jeśli chodzi o naszą obronność w tym rejonie. Gdzie ty lecisz, cwaniaczku? Stalar konwerter trzeba ci jeszcze zaaplikować, wtedy będziesz w pełni chroniony, możesz się spokojnie bronić przed taką hałastrą. Dobrze. Okej, Cymeria. Stas, jedną turę. Jeżeli zaatakujemy flotę wroga złożoną z samych transportowców, to automatycznie te transportery mu się zostaną zniszczone. Absorber energii, 1/4 wszystkich obrażeń skierowanych w stronę statku, zamiast... O, fajne! High Energy Focus, Mega Fluxers. Proton Torpedoes, to są fajne torpedy. One tak szybko będą ten. Tak się zastanawiam, w co by tu jeszcze zapakować? Ale wiecie co? Ja tutaj chyba odcinek zakończę, bo nie wiem ile już on trwa. A też nie chciałbym, żeby to trwało znowu ileś, tak więc moi drodzy, ja byłem Julius Wendelf. To było Master of Orion 2. Do następnego, moi kochani. Na razie.